Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was kochani w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Była krótka przerwa, bo miałem siłę polityczną na minusie i nie mogłem wypowiedzieć wojny, ale wykorzystałem niecnie ten cały czas. Zobaczcie, dodatkowa pełna armia, dodatkowe dywizje się tworzą, także będziemy zaraz potentatem militarnym, ale tymczasem, Bogom lasem, zróbmy jeszcze sobie zespół badawczy i wypowiadajmy wojnę. Aha, dobra, za chwilę, bo mi o 5 spadło. Za chwilę wypowiemy wojnę. Potrzebujemy tylko 5 siły politycznej i będziemy mogli zrobić naszym przeciwnikom jesień średniowiecza. Wiadomo z czego. Ja sobie tylko włączę stoper. Na instant, Boże, pyk, pyk, będzie szybciej, będzie piękniej. I ruszamy, słuchajcie. Szwajcaria powinna pójść bardzo gładko, bo zobaczcie, oni nie mają tutaj w ogóle armii, oni walczą na tym froncie. I to sobie pozwoliłem wykorzystać tą sytuację i po prostu ich zrypać, no. Co wam będę mówił? No, powinno pójść bardzo szybko. Nawet się nie przyglądamy za bardzo temu. Manpowera nie mam, właśnie, to jest minus. Więc może zróbmy tak, że ta armia to będzie maksik, a niech manpower nam się po prostu zbiera. Bo ja w sumie nie tracę jakoś mega dużo z nimi, nawet powiedziałbym, że bardzo mało tracę. Natomiast mam jeszcze kilka państw do podbicia, więc może nie robić już tych armii. Mamy na razie pełną armię, niech to zostanie, a jak nam manpower podskoczy, to wtedy się będzie robiło nowe. Sprzęt niech się magazynuje, bo to zawsze się przydaje. Z badań robię już pancernik, bo znowu będę miał sytuację, że będę spamił po prostu cały świat niszczycielami, a to jest trochę nudne. Fajnie byłoby zrobić sobie kilka pancerników na przykład, tak? Łodzie podwodne. O nie! Jakaś bitwa była na Morzu Czarnym. To tak, arabskie ma 16 statków. To jest naprawdę bardzo dużo. Morze Czarne ma na razie tylko... Aha, też nie miałem szefa. Mogę sobie go zrobić, proszę. Tu jest tylko 9, tu by się wypadało jeszcze troszkę na tym Krymie, no ale Krym się, zobaczcie, robi się, no robi się tam jeszcze licznie, więc jeszcze z pół roku i to zacznie się bujać. Jak tam Szwajcarzy, powiedzcie? Szwajcarzy, drodzy, proszę tutaj zrobić plan i atakować. O! Pięknie, mamy dodatkowy zespół badawczy. Zacząłem już robić czołgi, będę je dalej rozwijał. Wiadomik, z dlaczego. Z broni, z tego, co mogę tutaj rozwinąć? Przydałoby się rozwinąć to. Ale z racji tego, że przecież to mogę badaniami robić, celami, to zróbmy sobie tak, żeby było po prostu szybciej. Tą pierwszą motoryzację można przecież bardzo szybko zapanować i wypanować i zdobyć. Pięknie idzie. Lecz sobie stoją jak głupki ci moi żołnierze, ale na to chyba nic nie poradzimy. Od razu tych później. Dobrze. Nawet przez rzekę. Jest przewaga ogniowa, trzeba robić elektrynki. Czy ja wiem, raczej tutaj dajmy te fabryki. Wydziała.
Robimy tak, zrobimy kociołek. Szwajcaria zaraz padnie, no to jest pozytyw. Też nie będzie podziału tej Szwajcarii. Nie lubię tych konferencji. A z kim wy macie jeszcze? Tylko z nimi, więc okej. Okay. To jak padną, to powinna być konferencja. Nie zdobędę całej Szwajcarii, ale to co potrzebuję sobie zagarnę. Atak, kochani, atak. Nie czekajcie. Trochę zachowaliśmy się jak Związek Niemiecki w 30... Radziecki w 30... Związek Niemiecki. Jak Związek Radziecki w 39. Bo Szwajcaria sobie walczyła, nawet sobie jakoś radziła, no to wbiliśmy się w nich 48 dywizjami, tak dla fanu. Ja muszę te punkty zwycięstwa zdobywać, tak? Żeby mieć większy procent w wojnie. Na Wołyń, kurde, atakować. Dobra, kolejny czołg. Musimy dojść do średnich czołgów. Stolica będzie nasza, to jest dobra wiadomość. Proszę, ty to zniszcz, bo to szkoda czasu. To jedna dywizja, piękny kocioł, ale niech będzie. Ty wchodzisz tutaj. Uważam, że jak już ta stolica padnie, teraz padną wszyscy. Wejdź tylko tutaj. Dobrze. Szwajcaria, to mnie interesuje. To mnie interesuje. Dobra, koniec tury. Dobra. Guma jest spoko. Pa, 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 pa. No dobra, może być tak. Może tak być, słuchajcie. Teraz po prostu dobijemy. Czyli nie mogę teraz z wami walczyć. Mogę. Nie, że tutaj nie. A, czemu się te plany mi się pokopały. Tu jest przejście do tego Smoleńska? Nie wiem, czy jest. Dobra, nieważne. Ty wy stąd. A czemu tak? A, bo to jest państwo marionetkowe. Aha, no dobra, to nie zaatakujemy was na razie. Przyjaciele. Natomiast robimy tak, wy tutaj z planem tutaj, a wy macie iść tutaj z planem tutaj. Proszę się rozlokować.
Jak się rozlokujecie, przyjaciele, to zaczniemy kolejną wojnę. Co tam się dzieje? No, dobrze, że wygrywam. Z kim mamy wojnę teraz? Powiedzcie. Nadal to samo, Republika Brazylii. Ekwador. Dobra, to robimy tak. Robimy teraz to państwo, potem dziemniemy to państwo, a potem się bierzemy za Ekwador i Wolną Republikę Kanadyjską. Muszę teraz zmienić, bo mam armię ochotniczą ciągle. Trzeba zmienić pobór, słuchajcie. Cel wojenny na instant warze, proszę. Proszę atakować. Sporo mają tej armii. No tak. Sporo mają. W końcu jest klasa Piast. Zróbmy już to. Ale północny front trzeba uruchomić. Będzie lepiej wtedy. Dobra, ale zróbmy tak. Bo mamy już pancerniki w końcu. Więc trzeba dwa pancerniki uruchomić. Jeden ma iść do floty arabskiej, a drugi ma iść do floty Krym. Jak teraz ta produkcja wygląda? Za 2 lata, szkurde, pięknie, po prostu pięknie. No, to zróbmy tak. No, przynajmniej nie będę miał teraz wspomnienia okrętami bez sensu. Niszczyciele się będą robiły 4 rocznie. 2 rocznie, zróbmy tak, może o to. 5 rocznie, ok, pasuje mi to. Jak tam tutaj na górze? No to naprawdę ciężka wojna idzie. Trzeba pobór zmienić. A tu wchodzimy, dobrze. Zrobimy kociołek z 3 dywizji, ale zawsze coś. Tu nie możemy się przebić. Dawaj, dawaj, dawaj. Te dywizje, patrzcie, bez organizowania odchodzą. Zrób tak. Pięknie, jest kocioł. Jest kocioł jeden. Czyli jest pozytyw. Pięknie. Udało się przez te rzeki przebić. No to był kłopot. Naprawdę z tymi rzekami przebijać się to nie jest lekko. Sporo, 6 tysięcy straciłem. Dobrze, ale poszło. Przez rzeki się przebiliśmy, ale będzie tylko lepiej już. Odmaszerować!
Dokładnie, ty tam się przejdź. Przespaceruj, proszę. Czemu wy nie wchodzicie? 14 dywizji, jakby to zniszczyć. Ale by było pięknie. Zróbmy tutaj kocioł, proszę. No i zbieramy ciągle punkty. Nawet się wycofują. Dobrze, no idzie, idzie jakoś, tak? Te jakie bitwy morskie. Teraz to zobaczymy, bo mamy 38, a ja jestem w plecy z badaniami. Nie, a to tylko walczymy, zobaczcie, z tym. Walczymy tylko z konwojami. Czy trzeba im pomagać w tych atakach, tak? Dobra, będziemy mieli jakiś bonusik. Jak przyjdzie, no to pora. Ale, no dobrze, teraz tych pojedziemy z dwóch stron, ten sam manewr zrobimy. A potem już pójdziemy w stronę kanadyjskiego imperium i Ekwadoru. Ja muszę pobóg zmienić, obowiązkowo. Dobrze, puszujemy ich. Czy jakiś tam ochotników mają w ogóle? Gruba akcja, widzę. Patrzę, to mają po 6 dywizji. Ciężko będzie ten front przebijać, ale jakoś to idzie wszystko, nie? Dawaj tutaj, od razu. Ten wchodzi pięknie, ale to idź z nim. Przebijemy się dalej. I będziemy robili kocioły, kocioły, kocioły tutaj. Trzeba ich ciągle cisnąć. Nie dać im chwili wytchnienia. Jak to wygląda tutaj. Dobrze, tak naprawdę nie mam minusów. Tutaj muszę zmienić obowiązkowo pobóg. No muszę częściowo, no dobra. Będę mógł teraz dywizję spamić.
Ile możemy zrobić? 9. No dobra, to na to powinno 9 wystarczyć. Zróbmy tak. No, zrobimy kolejnego generała, prawda? I damy mu tę dywizję, niech sobie walczy chłopak. 10. O kurczę. Zrobiłem sobie kociołek i mogę stracić dwie dywizje. Niedobrze. Jak to wygląda, powiedzcie, to przebijanie? Średnio. Patrzę, ale przez wiatr jej nie dodałem. Proszę. TKS, bardzo dobrze, jedziemy dalej. Chciałbym jak najszybciej te czołgi rozwinąć, tak? No to się już robi ciężko. To mi się nie uda. Dawaj, bo musimy mieć tam, bo stracę dwie dywizje, atakować wszystkim co macie, kurde. No, weszło. Dobrze. No, ty tutaj tylko, żeby zatrzymać pochód. Udało się. No, jak mnie trzeba zniszczyć, tak wiadomo. Dajcie manpowera, przyda się. Dobra, wszystko co się dało, to poniszczymy. I teraz tak, nowa powstała dywizja, już jest. Niech będzie. Dajemy wam nowego generała. Z planem tutaj. Rozejść się. No tak, musimy tutaj zmieść, wtedy przydzielimy do planu na dół. Dla ciebie to już mogę w sumie. Proszę, a niech czerwona poniszczy do końca kociołki. No i czerwona też. Pyk, 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 na dół. Zapraszam. A tak, nie wiem gdzie. Tu. Jesteście gotowi? W sumie, co mnie to interesuje? A tak, kurde, na instant, Boże. Pyk, pyk, pyk. A tak. Psi, cała armia tu będzie zaraz. Tak z buta sobie robię całą dywizję praktycznie. Świetnie. A, muszę armatki teraz, dobra. Niech to się buja. Tu są podzieleni, ależ ich gnieciemy.
Jestem zaszokowany. Piękna ta taka, piękna ta Polsza taka. Nie za duża, nie za mała. Wiecie, niedługo muszę mieć taką armię, żeby móc walczyć z Czechosłowacją. To jest 60 dywizji, nie? Frakcji jeszcze nie ma, ale tu ten bezpieczny. Dobrze, zrobimy coś, co powinno być zrobione dawno. Trzeba będzie teraz na Ekwadoru się udać, na wycieczkę. Jak moje dywizje, czy one już są? Proszę, pomożesz od razu w walce. Szanuję mieć trochę za mało dywizji. Nie chciałem się atakować, a teraz powinno być chyba z górki, nie? Okej. No cóż, wygląda to, że tak powiem, imponująco. Chyba trzeba będzie już ogarnąć marszałka za chwileczkę. Więc może to zróbmy. Może być. I będziemy to też robili teraz marszałkiem. Jak tam tutaj? O, proszę. Teraz masz dopiero armię, przyjacielu. Teraz to powinieneś zapuszować. Jak szalony. Dobra, tutaj trzeba przejść. Ty idź tam. Bitwa morska. Ojoj, to tylko są konwoje. Ojoj, do widzenia, dobranoc. 25 niszczycieli kontra kilkanaście konwoi. To chyba dobrze wam nie pójdzie ta bitwa. Pokażcie tutaj mi jeszcze produkcję. Ile ty już masz statków, przyjacielu, na Krymie? 15. Dobra, trochę jeszcze możesz porobić. Bo tu jest ile? Arabskie 18. No bo trochę jeszcze porobić, potem skupimy się na czymś mocniejszym. Zróbmy to, bo musimy robić zaraz z mechy. Nie atakujecie, bo... To skasuj. Jak idzie? Rozchodzą się dobrze. I proszę atakować. Bo nudna jest ta wojna. Ale mówię, tak jak mówiłem, granie na temat to właśnie random country placement, tak, z Instant Warem, to jest tak dynamiczne, że szok. Dobrze, doktrynka też się dziabie. No właśnie, 26 statków kontra konwoje. To lubię, to lubię. Trzeba opanować te morza, tak? Tak naprawdę już powinienem myśleć nad tym, żeby to też zaraz zdobyć. Ale to jeszcze nie jest mi niezbędne do życia. Tu można by robić lotegas. Dwa... Tak, tutaj trzeba będzie robić. Jakie tutaj są porty? Żenujące.
Ale możemy tutaj zrobić. Co to jest za flota? Albania. No to albańska flota. To o tym zawsze marzyliśmy. Zróbmy to. Powoli, tak? Niech nam się w tej Albanii tworzy flota, flota, która będzie... Poczekajcie, tylko sobie jeszcze budowę tego w portu rozwinę do przodu. I powinno pójść zaraz wszystko. No, musimy też zabezpieczyć Morze Śródziemne. Wiadomo dlaczego. Jak wam idzie atak? Dobrze, ale dobrze to wygląda. Zdobędźmy to państwo do końca, już będzie spokój. Proszę atakować. Tu się przebijamy, weź pomóż. Patrzcie, ile mamy już tutaj specjalistów piechoty, sztukmistrzów. No to na razie masz tylko osobę medialną. Widać to po twoim ataku, no ale dobra. No czasem trzeba im pomagać, bo sobie nie dają rady chłopaki. Dobra, wiecie co, to w takim razie ty podejdź tutaj i pomożesz im, co? Bo oni sobie nie radzą. Jaki jest procent tej wojny, powiedzcie mi? Unia Czerwonych Smoków. Generalnie piękna nazwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dopiero dochodzicie, tak? Ale od razu jak będzie na miejscu, atakujcie. Szkoda czasu. Jest kilka miast jeszcze jest. Abym nie musiał tego zdobywać. To było żenujące. Dobra, 39. No to robimy już broń na 39. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Co z tą wojną się dzieje? Chyba nikt nas nie lubi. Konkordat Australii. No to pięknie. Co do państwa? Wyszukuję teraz Australii. Chyba nikt mnie nie lubi na tym świecie. Cała frakcja na jednego markowego. Bo to do tego się sprowadza.
Zobaczcie, co się dzieje. Co tu się dzieje? Nikt mnie nie lubi. Ja tam taki przyjazny. No nic. Dawajcie tą Unię Smoków. Nie zaspiję to państwo paść. No właśnie, ile czasu smoków kapituluje. Cieszy mnie to. Trzeba dobić te jednostki wroga, tak naprawdę. I Kanadę zaatakować. A potem Ekwador. Nie ma wyjścia. Po prostu tam się udaj. Straciłeś jedną dywizję? Niedobrze. Niestety walczę z całą frakcją wroga i to niestety jest dosyć częste na tym modzie, tak? To państwa się potem randomowo lub nie randomowo łączą, biorąc pod uwagę swoją ideologię. I tak naprawdę potem się ciężko walczy. Ale gdzie jest Australia? Ej. Co to za... Idę za cyrki tutaj. No tak, desant Czechosłowacji. Pięknie. Kto by pomyślał. Gdzieś jeszcze centrują się, czy tylko tutaj? Tylko tutaj. Proszę ich tutaj gnieść, dziadów. A tutaj próba desantu. No to ładnie. Tutaj przejdź. Jakoś to idzie. Ci mają zielone ten, ale nie, mielibyście dobry plan, ale na razie tego nie robimy. Trzeba zrobić porządek z tymi państwami, z tą Czechosłowacją. To może być ciężkie. Wy proszę gnoić. Wy pomóżcie tym. Jest nic za modernizacja armii, ok. Tu trzeba przejść, tak? Wy musicie zdobyć to i iść tutaj. Tędy, tędy. O, dobrze. To jest chyba... Ten problemik jest już zażegnany. I to mnie cieszy. Musimy to tą miejscowość zdobyć. Ja tutaj będą mi się nieustannie próbowali desantować. To powinno pójść w miarę łatwo i szybko, ale widzicie jak to jest. Bez zdjęcia stolicy nic nie zrobię. Niestety.
Na szczęście to za chwilę pójdzie, to też powinno zaraz paść. No puśćmy to, puśćnijcie to, przyjaciele. Ja wiem, że to ciężko strasznie idzie. Wasze cierpienie czuję. Deszyfracja się bardzo przyda. Dobra, będą średnie czołgi. Was, przyjaciele, też tutaj daję na razie. Idźcie tam już. A wy musicie tutaj się po prostu dostać. I tyle, no. Nic na to nie poradzę. I te wszystkie punkty są moje, jak zdobędziemy tą stolicę na wyspie. No ale to może potrwać. Ale też nie chcę rozpoczynać ataku bez tego elementu. Chcę mieć wszystkie dywizje pod ręką. I na tym chyba skończymy odcinek, moje misie kolorowe. Bo czas jest nieubłagany. Dziękuję wam pięknie. Mam nadzieję, że wam taka formuła tego hoja z Instant Warem i Random Country Placement się podoba. Dla mnie jest to bardzo fajna rozrywka, nawet sobie czasem włączam. Tak o, oglądając jakiś film czy serial. Bo to jest fajne urozmaicenie. To się dzieją tak niestworzone rzeczy. Tak przedziwne państwa powstają, że szokers. A wam, moi drodzy, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piąteczkę, hej!